Witam, zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry. Dzisiaj, proszę Państwa, z Maćkiem postanowiliśmy się poświęcić, jest minus 2, prawda, w Suwałkach i pokazać Państwu, jak czasem zarządca drogi potrafi ustawić znaki, żeby to sprawiło dla Was kłopot. Znajdujemy się w miejscowości Krzywe, tuż za Suwałkami, właściwie można powiedzieć, że znajdujemy się prawie w Suwałkach. Znajdujemy się w tej chwili, prawda, w obszarze zabudowanym. Widać tam znak, który odwołuje, ale również jest znak, który... I tu obowiązuje szybkość 50 na godzinę i tu wszyscy powinni zwolnić i zwalniają, bo jest tu i przejście. Mamy tu również Gminny Ośrodek Kultury, prawda, z pięknym malowidłem. I proszę Państwa, czego będzie nas właśnie ten temat dotyczył, jak to Państwu pokażemy? Jedziemy te 50 na godzinę i tam w oddali widzimy taki znak, że szybkość na obszarze tym zabudowanym zostanie podniesiona do 70 pod górę. Przed tym znakiem jest taki fajny wjazd, gdzie często Wam kontrolują prędkość, to te 50 na godzinę i to jest w porządku. Od tego znaku możecie jechać 70 na godzinę i kiedy pojedziecie sobie za górkę, no to nie będzie odwołania tego znaku. Będzie granica miejscowości. Ale cóż się okazuje? Przed odwołaniem granicy miejscowości, za 700 metrów od tego znaku 70, jest skrzyżowanie po prawej stronie. Co to jest skrzyżowanie z drogą już powiatową? Bo my jesteśmy w tej chwili, stoimy przy drodze wojewódzkiej, i to skrzyżowanie odwoła ten znak 70 na godzinę. I teraz od tamtego skrzyżowania, które Wam pokażemy za jakiś czas, obowiązuje znowu 50 na godzinę. Jeśli kontrolujący prędkość będzie stał na końcu tej miejscowości, a Wy zagapicie się albo nie, znajomość przepisów Waszych będzie rzadka i będziecie jechali te 70 na godzinę, no to niestety zostaniecie ukarani. Jeżeli przekroczycie tą prędkość do 20 km na godzinę, to dostaniecie 200 zł i 3 punkty karne. Jak przekroczycie o 21, czyli będziecie mieli na końcu tej drogi 71-72, to dostaniecie 300 zł i 5 punktów karnych. W związku z tym, ponieważ ten znak, jak się okaże później, 70 na godzinę, jest tylko i wyłącznie na długości 700 metrów i po prostu nie wiadomo, po co on tutaj stoi. Bo tak naprawdę to tutaj, na tym całym obszarze zabudowanym Krzywego, powinno być te 50 km na godzinę i ludzie by jechali sobie regularnie. Te przyspieszenia od tego znaku pod górę i potem tam ze zjazdu w zasadzie tylko powodują niepotrzebny chaos, a czasem niebezpieczeństwo, no bo kto wie, że jest skrzyżowanie, to później 70 musi zahamować, jeśli się oczywiście rozpędzi. Ta sama sytuacja jest w drugą stronę. Jeżeli jedziecie od Sejm do Suwałk, to identycznie zastaniecie tablicę, potem za siedzibą Parku Narodowego, za tym takim przystankiem, będziecie mieli znowu znak 70 na godzinę, ale ten znak też nie ma odwołania, tylko odwoła go tamte skrzyżowanie w tej chwili po lewej stronie, które jest skosem do wsi. I tu, jeżeli policja stanie, jeżeli będą mierzyć Wam prędkość, a będziecie jechali właśnie też tą 70, to zostaniecie ukarani, bo tu już będzie obowiązywać 50. Jaki jest nasz wniosek względem tamtego znaku? No wniosek jest taki, że zarządca drogi, kiedy te znaki ustanawiał już ładnych parę lat temu, tak prawdę mówiąc, nie wiadomo, po co je postawił, bo zadawaliśmy takie pytanie i nie ma uzasadnionego, że tak powiem, ustawienia tego znaku na odcinku 700 metrów tych 70 na godzinę. No i to jest taki przykład, gdzie dla Was jako kierowców, prawda, to
można powiedzieć, sugeruje się, że musicie znać bezbłędnie przepisy. Nie zapominacie o tym, że znaki są odwoływane również przez skrzyżowanie z drogą utwardzoną, bo pamiętajcie, też nie każde skrzyżowanie odwołuje ten znak. Też to dziwnie jest sformułowane, bo są czasem drogi, które z asfaltu zjeżdżacie na jakąś szutrową drogę i mimo, że dalej ona idzie w lewo, na przykład asfaltem, to ta szutrowa jest drogą powiatową i niektórzy twierdzą, że też należałoby je uznać, bo wjazd jest utwardzony. To taki zarządca dróg powinien regulować już to pierwszeństwo na takich drogach znakami. I tak, żeby dla Państwa zobrazować już, jak to się mówi, kiedy kręcimy to z ręki, tak jak widzi to kierowca, to tak, tu zaczyna się obszar zabudowiała tablica, ograniczenie prędkości do 50 na godzinę. Jedziemy i słusznie zresztą, bo tutaj jest przejście dla pieszych z wysepką, prawda, tu niewątpliwie to powinno obowiązywać. Jedziemy sobie dalej i za chwilę będzie tutaj znak 70 na godzinę i w tym punkcie, przy tym znaku bardzo często będą Państwo kontrolować prędkość, bo to jest dobry punkt do ustawienia i do tej pory, jeżeli przekroczycie te 50 na godzinę, no to będziecie karani. I teraz tu mamy już 70 na godzinę od tego znaku. Jedziemy sobie, jedziemy. I pod górkę, jak widać, no to nie można wyprzedzać, no to więc to przyspieszymy do tych 70. No i tutaj teoretycznie zezwala nam na wyprzedzanie, nie? Tu moglibyśmy sobie wyprzedzić, jadąc 70 na godzinę, wolniejszy pojazd, może w założeniu, żeby to był ciągnik, prawda? I sobie rozpędzamy się do 70 na godzinę, może wyprzedzamy i cóż się okazuje, nie ma w tym miejscu odwołania tej 70, ale teraz te skrzyżowanie, które tu widzicie po prawej stronie, prawda, my jedziemy drogą wojewódzką, na Sobolewo, to skrzyżowanie odwołuje Wam te 70 na godzinę. Tu musimy zwolnić do tej 50, a nawet 40, o to było, i stąd powinniśmy jechać 50 na godzinę. Jak się zagapimy, to będziemy jechali szybciej, no to niestety będziemy tutaj ukarani, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiednimi punktami i mandatem. Te 50 obowiązuje aż do tego znaku, który odwołuje ten jakby obszar zabudowany, nie, ten znak. I od tego momentu będziecie mogli jechać te 90 na godzinę, póki Wam znaki nie rozumieją. A paradoks polega na tym jeszcze tego wszystkiego, że w drugą stronę zaraz Wam pokażemy, tylko będziemy musieli zawrócić. Jest taka sama sytuacja, niewiarygodna, ale prawdziwa. I teraz mamy perspektywę z drugiej strony, miejscowość oczywiście krzywe. I mamy znak, od tego znaku mamy 50 na godzinę, prawda? Jedziemy 50 na godzinę, jest przejście, jak najbardziej, nawet może i wolniej, obserwujemy tutaj sobie przejście, tu jest siedziba po prawej Parku Narodowego naszego Wigierskiego i mijamy tutaj skrzyżowanie, jeszcze ciągle mamy 50 na godzinę i cóż nam się pojawia w połowie jakby tej miejscowości pod słowkami? Znowu 70 na godzinę, nie? Czyli przyspieszamy, jedziemy 70 sobie na godzinę, tym razem pod górę, nie? No, teoretycznie, gdyby był tu ciągnik, no to może ewentualnie jest zezwolenie na jego wyprzedzenie, ale przy 70, prawda, na godzinę idziemy pod górę i nagle wyskakujemy sobie zza górki te 70 na godzinę, co też, gdyby tam, prawda, pojazdy jakieś jechały, no możemy być zaskoczeni tą sytuacją. I cóż się dalej okazuje, proszę Państwa, że to skrzyżowanie po prawej stronie też nam odwoła te 70 na godzinę. O, tu w prawo do krzywego, do miejscowości odwoła te 70 na godzinę i tu już powinniśmy jechać znowu 50 na godzinę. I jeśli będziemy jechali szybciej, to tu za zakrętem, tam gdzie kończy się miejscowość, spotkamy patrol, który jak nam zmierzy, prawda, wyższą prędkość, no to zostaniemy niestety ukarani punktami karnymi i odpowiednio mandatem.
Nasz wniosek, reasumując jakby to wszystko, jest taki, że tu na tej miejscowości po prostu powinno być 50 na godzinę i na pewno byłoby to w sumie bezpieczniej cały czas 50 niż niepotrzebne podnoszenie tej prędkości, prawda, znakiem. Cóż wtedy jeszcze możemy powiedzieć? No, powiedzmy sobie szczerze, prawda jest taka, że no nie zawsze tutaj można powiedzieć, zarządca drogi przewidział jakby no taką sytuację, że ona dla kierowców w pewnym sensie będzie krzywdząca. No bo jednak ta sugestia jest taka, że możemy tutaj jakby jechać szybciej. Natomiast można by było, jeśli zarządca by chciał zostawić oczywiście tą szybkość, to wystarczyłoby przed tym skrzyżowaniem, przy skrzyżowaniu wcześniej ustawić ten znak, ale mówię, na 700 metrów, bo to zmierzyliśmy, na 700 metrach podnoszenie prędkości do 70 na godzinę, to chyba mija się jednak z sensem i najlepiej byłoby oczywiście, ponieważ jest to droga wojewódzka, no to żeby zarządca drogi, prawda, ten znak po prostu zlikwidował i mielibyśmy rozsądnie, powoli, prawda, a szczegółowo. No i to taki troszeczkę rodzynek na wyjeździe dla Was, gdzie często w Polsce jesteście zaskakiwani jakby taką sytuacją typu, że jedziecie i nagle, prawda, zatrzymuje Was patrol i mówimy, no nie, jechałem chyba no jak najbardziej, wszystko w porządku. Nie, proszę Pana, przepis mówi, że to powinien Pan jednak te przepisy znać i wtedy, proszę Pana, podlega Pan karze. Ja jestem zdania, że tutaj można powiedzieć często zarządcy dróg, nie zwracając na to uwagę, postępują jakby, no niestety, wbrew interesom, prawda, kierujących, a no wykorzystują to też jakby taką sytuację drogową ci, którzy kontrolują tych kierujących. No najlepiej byłoby, żeby gra była czysta i jasna i wtedy rzeczywiście nikt nikomu nie mógłby zarzucić, prawda, że są jakieś tam kontrole na zasadzie złapię cię, bo nie znasz przepisów.